Witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie, dzisiaj z numerkiem 10. W poprzedniej serii również było 10 wideoniusów w plenerze. Czy ta seria będzie dłuższa? No to się okaże. Dzisiaj na swoim osiedlu, przed swoim blokiem. No jestem blokersem, no tego się nie da ukryć. Kiedy poprzedni żeście oglądali wideonius, tutaj będziecie mieli linka, byłem w plenerze, tak, ale na wsi, a dzisiaj już w swojej okolicy, przed swoim blokiem, na swoim osiedlu. Pod wieżbą płaczącą akurat się znajduje nasz szczepak osiedlowy. No i tak z dupy trzeba było płakać, bo znów nam wpadły dwie audycje. No przepraszam Was po raz kolejny, no niestety w każdej pracy tak jest, że praca zajmuje więcej czasu niż czas ten spędzony w pracy standardowo. Tak też było w tym tygodniu i tak też będzie przez cały czerwiec. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zaległe dwie audycje już się odbędą, czyli wtorkowa elektroniczna terapia, zaległa audycja, którą prowadzimy razem z Michałem Jurczykiem czy Gackiem o 21:00 i markowe granie w czwartek, również zaległe, z premierą płyty Glena Mayna Henriksena. Zapraszam Was. Mam nadzieję, że w tym tygodniu już się uda. Te huśtawki mają chyba więcej lat niż ja. Są tutaj na tym osiedlu od początku powstania tego bloku, tego osiedla. Więc początek lat 70. Ciekawy jestem Waszych opinii, bo jak widzieliście, te wideoniusy są już nagrywane inaczej niż w poprzednim sezonie. Inaczej to wszystko montuję, wykorzystuję też Wasze utwory, Wasze teledyski. Staram się wpleść zawsze jakąś wideoniusa znanego lub mniej znanego wykonawcę. Ciekawy jestem Waszej opinii, jak te wideoniusy odbieracie, czy Wam się podobają, czy może coś zmienić, coś dodać. Każda uwaga będzie cenna. Oczywiście raz zdarzyło się, że mieliśmy wideoniusa z audiodeskrypcją dla osób niewidomych. Myślę, że jest to fajna forma przekazywania wideoniusów również dla tych, którzy nie mogą tego zobaczyć. Na pewno do tej formy powrócę i może będę tworzyć dwie wersje. Jedną normalną, taką jak teraz, i jedną dodatkową jeszcze z audiodeskrypcją. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy to się przyda, czy to jest fajne, czy może coś należy zmienić, aby było lepiej. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału radiowego. Jak zauważyliście na pewno, już nie ma kanału pod moim nazwiskiem, imieniem Marek Kwiatkowski. Jest to już kanał pod nazwą R-Stacja. No i teraz na pewno przydałoby się, by tych subskrypcji było więcej, by nasze filmiki były widziane w serwisie YouTube, co również zachęca innych słuchaczy, także nowych, do słuchania audycji w Radiu R-Stacja i odwiedzi, czy na stronie R-Stacjowej, czy w naszym profilu Google+, gdzie również taki profil R-Stacja posiada. Zapraszam Was do odwiedzi naszych serwisów, naszej strony i oczywiście do słuchania. Tak więc zapraszam. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, który będzie od poniedziałku, już się uda nam tę audycję przeprowadzić. Wtorkowa elektroniczna terapia i czwartek markowe granie. A dzisiaj życzę Wam jeszcze udanej końcówki niedzieli. No i do usłyszenia we wtorek na audycji elektroniczna terapia.